Partnerem odcinka jest RR Moto, czyli największy sklep motocyklowy posiadający w swojej ofercie odzież i akcesoria dla motocyklisty. Największy wybór w jednym miejscu, fachowa obsługa i pomoc. Polecam serdecznie. Pizga czy nie pizga? Pizga. Ale tylko troszkę. Tylko troszeczkę. Powiedz coś. Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Przywitaj się, Aniu. Dobry. Witam Was bardzo serdecznie na nowym odcinku. Witamy odcinek, Was. Odcinek z serii jakiej dzisiaj? Kolejnej? Nie pamiętam. No jak to się nie? Nazywa. Jak ale to nie pamiętasz? Chodzi o to, że pokazuje się motocykle swoje, ale nie wiem jak to się nazywa ta seria. Seria Poznajcie, kobieto! Sorry, jeszcze nie jestem, wiesz, tajemniczona. No tak, lecimy sobie dzisiaj na miasto. Tutaj obok nas, do miejscowości Lubliniec. I wystąpi dzisiaj u nas chłopak, który nazywa się Szymon i jeździ Kawasaki. Kawasaki Z125, także ostatnio dużo tych Z-ek się przebija. Chciałam powiedzieć, że mam dzisiaj i swój gaz, żeby nie było. Prawda? Tak, no bo o interkom chodzi, nie chciało nam się tego przekładać. Myślę, że ci to ludzie wybaczą. Też tak myślę, ale wolę uprzedzić. Moje serce należy do tamtego kasku, ale ten też może być. Wydaje mi się, że nie pojedziemy sobie zbyt długo dzisiaj, bo jest chłodno, nie? I tam pływają. Kto pływa? Gdzie? A, bo ty! O. Pokazuję ci palcem o tym nic. Myślałem, że chodzi ci o coś innego. Faktycznie, no, pływają. Jedziemy się dołączyć? Nie. Motocyklem się wpierdolimy tam. No chyba na dno. No coś tu robią, ale ja się nie znam i się nie orientuję, co tutaj się dzieje. Ja się boję wody, ja tam nie chcę tak rzeczy. To co, Wisła dzisiaj? Chcesz jechać do tej Wisły? Serio? No co ty, no... Gdzie? O czym proponujesz tak poważnie? Chciałem zobaczyć, co odpowiesz mi na to, bo naprawdę nie jest miód, jeżeli chodzi o temperaturę. Jesteś ciepło ubrany, co ty? Nie ma takiego czegoś jak ciepły ubiór na motocykl. Jest, kombinezon jest na pewno cieplejszy niż jakaś kurteczka i spodnie. No to słowo cieplejszy bym tak ujął w cudzysłów. Czemu niby? No bo cokolwiek na siebie ubierzesz, no to wiesz, masz jakąś daną warstwę grubszą na sobie, ale nic cię tak jakby nie ogrzewa od środka. A mogłem kamizelkę założyć, o widzisz. Kamizelkę ocieplającą z shimem. Właśnie, masz kamizelkę i... O matko, spieprzyłem sprawę. No, spieprzyłem sprawę, no cóż poradzić to. Także jeździmy sobie dzisiaj ze 125. W sumie dawno nie jeździłem ze 125. Ostatnim razem na zakończeniu sezonu, jak jechaliśmy do Opola. Przejedziemy się gdzieś kawałeczek, najpierw po mieście może, potem gdzieś po głównej drodze. Pogadamy sobie z Szymonem. A ile Szymon ma lat? Nie wiem ile Szymon ma lat, ale zapytamy się go. Generalnie po emisji pierwszego odcinka z Zuzą napisało do mnie bardzo dużo osób w ciągu 2 dni. No i będziemy się starać to jakoś wszystko logicznie ogarnąć, żeby każdy mógł się pojawić przynajmniej na jednym odcineczku. Sezon jest długi, tak Aniu? Więc będziemy działać. Tak, może ja pokażę swój, okay. Ale to jeszcze nie teraz. Też możesz. Jaki masz motocykl na oku? Zdradzasz czy nie będziesz zdradzać? Nie zdradzam. Nie zdradzasz? Nie. A może pojemność zdradzisz? Ania litra kupuje na dwa. Nie. Co ty gadasz? Myślę, że 500 ewentualnie coś większego zblokować, ale to trochę problemowe jest. Aha, no. I raczej ta pierwsza opcja byłaby lepsza. 500 mówisz? Tak. Mówisz, ja wiem co ty chcesz. Ostatnim razem jak wracaliśmy z Rybnika, jak byliśmy w Rybniku, z Patrykiem, z Moniką, z Lionem, z Dominiką, to zrobiłem 260 km. Już później pod koniec nie nagrywałem, bo no ja sam nie widziałem w ogóle w tym sensu, ale zrobiłem 260 km. Wracałem przez 40 minut trochę w ciemności, no i było naprawdę zimno. Około 18 jak wróciłem, to pizgało już strasznie. Ale dzień zakończony sukcesem. Ale jest godzina 13, więc myślę, że będzie trochę cieplej zaraz. No nie wiem, wiesz co, jest taka aura, taka nie za bardzo. W ogóle ostatnio dowiedziałem się, że prowadzenie
motocykla bez odpowiedniej kategorii jest karane teraz przez sąd. Kiedyś to było, kurwa, 300 zł mandatu za brak kategorii się dostawało. A teraz od... nie wiem, czy to jest prawda, może mnie ktoś poprawić. Przeczytałem w internecie, że mandat jest... sąd może nałożyć karę od 1500 do nawet 30 tysięcy złotych. Bardzo dobrze, moi drodzy, nie jeździmy bez prawa jazdy. To jest bardzo przypomnę ci to, jak będziesz chciała gdzieś na jakimś zadupiu jakimś poćwiczyć, kawałek gdzieś pojechać. Każdy z nas przez to przechodził, każdy to robił. Ale na główne ulice i w ogóle to się nie wjeżdża. No tak, wiadomo, ale wiesz, no różni są policjanci. Może być akurat tak, że na jakimś zadupiu cię złapią. I jak się potem będziesz tłumaczyć? No, to już inna sprawa. No nie, no to na jakichś takich polach to raczej nie ma policji. Moim zdaniem jazda bez prawa jazdy to jest przegięcie, aczkolwiek... Jazda tak, ale Każdy raczej próbował gdzieś na jakichś bocznych, w odpowiedzialnych warunkach, na jakichś bocznych drogach, próbował bez tego prawa jazdy, no każdy, no praktycznie. No takie to jest spoko, ale ludzie jeszcze normalnie po drogach bez prawa jazdy. No to nie, to jest przegięcie. Nie zjeżdżaj mi, ja nie chcę cię wyprzedzać, ja w prawo skręcam. W prawo skręcamy. No, ale poskładałbym się z tobą, Aniu, ale nie mogę. Czemu? No bo jest, widzisz, jest nawet taki wilgotny asfalt, to widać. I brudny, zobacz po bokach, co jest. Nie. Tak delikatnie. Tak delikatnie. Na to w lato. W lato tak, to musi być, wiesz, to się musi żar z nieba lać, jak to się mówi. Będzie. 9200 mam przejechane. Będziemy tankować. Będziemy tankować, tak. Ja już umiem. Dobra, to ty zatankujesz. Ale ten telefon, nie umiem go odpinać. Zawsze mam problem z tym, ale spróbuję. No, miodu to nie ma dzisiaj, Aniu. O, ale my nie jesteśmy z tyłu. A ty, się umówiliśmy? Na Ordenie obok hotelu Alhar. 6,73, a miało być po 5,19, co jest? Ale kiedyś było chyba po 7. No, kiedyś i nawet do 8 dochodziło. Ale były też takie czasy, że było za niecałe 4 złote. Jaka by cena nie była, i tak będziemy lać, nie? No tak, oczywistość. No, choćby było za dychę, to i tak będziemy lać. Zawsze lejemy za stówę i tym sposobem zatankować bez zmian cen. 12 minut nam jeszcze zostało, także mamy czas na spokojne zatankowanie, chyba że przyjedzie wcześniej. 12 minut, czyli w sumie na styk, ale to dobrze. No nie, no zaraz tam będziemy wcześniej jak na wpół. Chcesz kebaba? Kebaba? No tu po prawej jest kebab. No ogólnie to ja nie przepadam, ale mogę zjeść, ale to taki kebab musi być. Że ten, tak chciałam powiedzieć, żeby był w takim naleśniku, w takiej picie, bo jakie zdanie, to ja nie lubię. Aha. Przypuść. Ej, zdążysz. Nie, będziemy. Ale to jest przejście dwuczłonowe, nic by ci nie zrobili. No dobra, ale chciałem być kulturalny. Przepisy przepisami, a kultura kulturą, Aniu. Dobrze, ale byś zdążył. Matko, a co tu już tak tyle, a co tu się dzieje? To jakiś zlot jest, pa? Tak, zlot mycia. Co dzisiaj? Sobota? Coś ładnego tam stoi, ładny kolor. Gdzie? O, tam taki pomarańczy. A, no dobra, to staniemy sobie tu czy tam? Na tym Audi może. Tutaj? On chyba poszedł płacić, no. Dobra, ale malawety, ja cię pierdzielę. Może dosięgniemy w sumie. No dobra, nie, poczekamy aż odjedzie. Jak stoimy, to jest ciepło. No, no logiczne, nie? 9, 5, 10. Co? Tak. Uważaj, żeby ci nie wyciekło. Szybko pamiętasz, nie? Tak. Czekaj, bo nic nie widzę. Szybę zamykaj. O. Do góry pistolet. Możesz się tam patrzeć? No patrzcie. Nie wkładaj go do końca, bo ci będzie odbijać. To nie jest tak jak w samochodzie. 3 litry dopiero wlałaś. Tam się za dużo nie zmieści, bo jeszcze dwie kreski były, ale... Ostrożnie. Czekaj. Ja nic nie widzę z tą szybką. Ej, lejesz ty to, czy co jest? Leję! To mi wiruje to bardzo i nie mogę tak szybko. Do środka. Do środka. Pochyl się tu, patrz się. Tu wkładasz, o. I lej. Od razu szybciej, nie? No. No, to odbije. No, bo musisz go... Patrz, no. Czemu się nie patrzysz tu do środka, no? No, patrz.
chce. Tu wkładasz do środka i do góry go musisz trochę unieść. No ale on już nie chce. No dobra, bo już jest dużo. Dobra, daj mi to. A idź. Trzymaj. Ja chciałam, ja bardzo się starałam. Nie muszę wkładać do tej dziurki, bo jak na zewnątrz było, to też się lało. Dobrze ci poszło, bo jest prawie pełne. Już więcej nie. Myślałem, że tam jeszcze wejdzie. Czemu go nie przestawiłaś? Nie wiem, bo nie wiedziałam, czy mogę. No czemu się nie zapytałaś? Auta stoją, czekają na ten. To jakbym go przywaliła, to byłoby na mnie. Właśnie dlatego. No ale to nie jest zbytnio skomplikowana czynność chyba, nie? A ty się uczysz. Czyż nie? Halo? Tak. No. No chciałam spróbować, ale już przysiadłaś. W sumie to chciałam go odpalić. Aha. I nim przejechać tak powoli. No mogłaś. Tylko żebyś do środka tam nie wjechała, jak ten gościu kiedyś, czy ta kobieta w autem. Pamiętasz to? W instrybutor kurwa jeszcze. Dla mnie ryzykowne, bo to nie moje. Ania by zapłaciła bez schodzenia z motocykla. Ja cię słyszę, ale u Ani się odbija. Co ciekawe. Paruje. Paruje? A spróbujemy bez ciebie i ty się potem, bo to tak jakoś chyba się robiło, że... Battery high. Czekaj. Wiem, że się da. Battery high. Intercom pairing. O! Działa. O ja pierdzielę. Dobra, teraz Ania. Teraz ciebie trzeba dołączyć tu. No nie pierdol. No, ja pierdzielę. Halo? No. Nie ma? Ja pierdzielę. No nie no. Przecież dało się jakoś to zrobić. Czekaj, może kolejność złą zrobiłem. Tu. Może my się musimy meszem połączyć. Nie, bo Marce to jakoś robił. Albo może my meszem? Ej, spróbujemy jeszcze raz, dobra? Dobra. To wyłącz twojego i włącz... Battery high. Battery high. Mesh intercom on. Open mesh. Halo? Channel 1. Halo? Dobra, ciebie słyszę. Teraz daj Bluetooth. No. O. Group intercom connected. Halo? No, słyszysz mnie? Ania? Halo. No i zajebiście. No i teraz lecimy. To trzeba myszem. Myszem się musimy łączyć, a Bluetooth po prostu ty musisz dołączyć z tego Bluetooth. Aha, no. Co, Aniu? Opowiedz teraz wszystkim, co zrobiłaś? Chciałam zrobić coś. Ale głośniej proszę. Chciałam zrobić zdjęcie na motocyklu, zdjęłam kask, użyłam na chodniku i nie chciałam zawrócić go nogą, więc zrobiłam duży łuk, po czym uderzyłam w kask i go przewróciłam i się przeturtałam. Ma takie trzy rycki, ale to nie jest łuk. Trzy rycki, no. Ale był bardzo zły. No. Nie byłem zły. Byłeś, widziałam twoją minę taką. No bo kask w idealnym stanie był. No, to co mam zrobić, no nie tyle czasu. Powiedz coś? Co mam ci powiedzieć? Kurde, ciebie Ania bardzo cicho słychać. Halo? No musisz mówić głośno. A teraz było dobrze? Pojedziemy, zobaczymy jak pojedziemy. A teraz jest ok. A ty Anię słyszysz dobrze, czy cicho? Trochę cicho, ale... Jak się przesłucham, to będę słyszał. O matko, ciebie trzeba ściszyć. A ja was muszę podgłosić. A masz blisko mikrofon gdzieś? Jakbyś go troszkę oddalił w inne miejsce na przykład. Czekaj. Słyszę ciszej. Teraz? Czekaj. Moment. Teraz był. No, ty. Lepiej? Podobnie. Kurde. Teraz? No dobra, zobaczymy jak pojedziemy. Ania? No. O kurde. Halo? No dobra, musisz po prostu mówić głośno i wyraźnie. No mówię. W sumie może ty pojedź pierwszy, to cię ponagrywam trochę, nie? O Lublińcu najpierw? Czy lecimy od razu na... Dobra, ja ci będę gadał. Aha. Gdzie jechać? No to gadaj. Dobra. Wspominałem, że dawno ze 125 jeździłem, także dzisiaj będzie moc i ogień. Mam nadzieję, że was dogonię. No nie, no na spokojnie dzisiaj. No w sumie trochę zimno, nie? Mówiłeś z 2020 roku ta Zetka, tak? 2020. 2020, tak. I to jakoś miałeś coś wcześniej? Nie, to jest pierwszy w zasadzie mój motor, nie?
Aha, taki do nauki trochę, nie? Bo tam widziałem na twoim profilu też... no w prawo jedź. Bo tam widziałem na twoim profilu też ZX4R było. Tak, w sensie kupiłem niedawno, w zasadzie. Prawko muszę zrobić. Mam nadzieję, że po maturze, raczej to na pewno po maturze. Tylko nie wiem, czy od razu, jak wszystko zdam, czy miesiąc odczekam, zobaczymy, nie? No. Ale po maturze planuję ten, na razie jest na dotarciu, więc muszę jakoś pokminić, jakby dotrzeć i nie kłócić policji, żeby mnie sprawdzano. Aha, no. Ale nie no, dotarcie nie będzie za bardzo chyba trudne, trochę już jest dotarty. No i planuję już w zasadzie jeździć, nie? No. Planujemy pojechać z ojcem na Marsylię. O, co ty na tej zetce? Nie. Motory na busa. No. I dopiero z tymi motorami, z tym busem na Marsylię. No. No, mam nadzieję, że będzie dobrze. Fajnie, fajnie. A to masz ten, no, A2 jeszcze nie masz, tak? Ile ty w ogóle masz lat? 18. 18, aha. Raczej no... Rocznikowo, 19 już, nie? Aha. 18 w zeszłym roku miałem. No i od razu po maturze mam nadzieję, że zrobię te A2. Motor obcinamy moc i bierzemy ZX-a do Marsylii, nie? Aha. Znaczy no, obcinacie moc, to wystarczy w papierach odciąć moc. Dokładnie. Raczej to jest dość nowy motor, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że tak będzie, że tylko w papierach. Aha. Ale to zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Ale to też jest dość fenomen ten Kawasaki, te ZX4, bo pojemność słuszna, bo te 400 na 2 zarąbiście, nie? Tylko szkoda właśnie, że moc 80 koni, nie? To ZX4R? To jest 400. No ja wiem, to jest... Tylko, 400. Że ma ten moc 80 koni. A nie 76? To też jest różnie, bo to zależy na jaki rynek, bo na nasz rynek 80, ale na jakiś inny 77. Aha. Ale to też, umówmy się, że to tam 3 konie to raczej różnicy nie robią, nie? No nie, ale tam też w tych kawach jest też dobry chyba moment obrotowy i to też nie można na tych koniach patrzeć. Ten ma 40 parę koni mechanicznych. Tyle co zwykła 400 mi się wydaje. Ja widziałem jakieś nagrania, kurde, co się ścigali właśnie z taką CBR-ką jak moja też. No. To tak dosyć, kurde, zapylała ta Z-ka. Ta ZX, nie? No, niby te cztery cylindry ma, nie? No właśnie, to jest kwestia tych czterech cylindrów, bo... Ale to też jest w sumie fenomen, że te ma cztery cylindry, bo żaden producent chyba nigdy nie zrobił 400 czterocylindrowe, nie? Na razie tyle co jeździłem, no to wyśmienicie się, jeździ i dość inne wrażenia niż na 125. No to na pewno, to na pewno. I jaka, ile tu jest w ogóle? To jest 15 koni, tak? Standardowo na A1? Tak, ma pełne 15 koni. I myślę, że on raczej go stać na więcej, tylko że Kawasaki z mapowaniem się nie lubi. Mapowanie po prostu jest chadziajskie. Jakby zrobić lepsze mapowanie, to bym no pojechał więcej, nie? No. Bo MTEK to chyba pojedzie 120, coś tego, coś ten deseń. Ten ma 118. No. 118 na godzinę. No. Myślę, że jak mapowanie byłoby takie już dobrze zrobione, no to myślę, że powyżej 120 pojedzie, nie? No, możliwe, żeby pojechał. Ja pamiętam, jak R-kę 125 miałem, to na obwodnicy... na obwodnicy 134 jechałem. No, ale to już odcinała, nie? To już było odcięcie. Tylko pamiętaj, że ona ma owiewki. Jak się schroni, to ma lepsze aero, nie? Tak, to tak. Jednak ma Naked i... Tak, to prawda, no. Inaczej się przyspiesza, ale jak się skurę, to też jest dobrze, nie? No, fajnie. Dobra, Aniu, powiedz coś. Halo, halo, raz, dwa, trzy, próba łączności. Halo, raz, dwa, trzy. No, słyszę ją, ale słabo. Zimno. Słucham? Zimno. Zimno? No, ale to nie ma sensu, jak ty mnie tak słyszysz, to jest żadna rozmowa.
Co nie ma sensu? Weź ty mi... Szymon, tak? Szymon. No, Szymon, no. Szymon, jak ty słyszysz, co ona mówiła teraz? Nic nie słyszałem, co ona mówi. Raczej no, coś tam szeptała pod nosem, nie? Że jest zimno i że coś jest bez sensu. Co jest jej bez sensu? A weź tak wykrzycz to, co chciałaś powiedzieć. Ta rozmowa jest bez sensu, co mi nie słychać. O, słychać cię teraz. O! A powiedziałaś to bardzo głośno? Tak, głośno. O, teraz? Teraz jest lepiej. Teraz jest dobrze. No, po prostu musisz się drzeć, wiesz? No, wiem. Dobra, dawaj. Nie no, tak dosyć to idzie do takiej normalnej miejskiej jazdy, to super. No, ja nie narzekam na ten motor, nie? Też trochę pojechałem na nim, pojeździłem na nim, więc w 3 lata zrobiłem ponad 20 tysięcy przebiegów. No to bardzo dużo. 20 tysięcy. No. Trochę jest jak na 125. To ja na skuterze tyle zrobiłem też chyba w 4 lata. Jakoś tak. Cześć ten deseń. Dobra, sprawdzamy osiągi. No. Sprawdzamy osiągi Kawasaki Z125. Tak. O, jest moc. Już 90 jedziemy. Wiaterek jest i to tak. No, około stówki, fajnie. No nawet żwawy jest, nie? Więc nie ma na razie powodów do narzekania. Myślę, że jakby jeździł te 130, to bym był szczęśliwy z tego motorka. Leciutki, dobrze wykonany, więc... No nie, no dobrze jest. Jak na prawo jazdy, ta 16-latka, taki motocykl, to jest super sprawa. To jest super sprawa, no jednak ma te 15 koni, a nie 9, jak te Chińczyki mają, nie? No, mają tak 9, 11. No, więc nie ma źle z nim. Fajnie. I ta przelotowa stówka jest nawet w porządku, nie? To nie są jakieś najwyższe obroty, więc... Tak. Ja też jak miałem R-kę, to... No leciałem zawsze koło stówki, także spoko. Nie wiem dlaczego, ale R-ka jest bardziej popularna od Honda, od Kawasaki. Raczej no Kawasaki to robi te 125 od którego roku? 18, 19. Ale Z-ki, tak? Z-ki od 19, a Ninja od 18. Coś ten deseń, nie? No. Ale mało się stosunkowo o nich mówi i trochę takie... Mocne to jest, nie? No, Yamahy 125, te R125, przynajmniej no. Te starsze, bo te nowsze to nie wiem, co ludzie za bardzo o nich uważają. Dla mnie poszło to trochę w złą stronę, ale no nawet fajnie te motocykle wyglądają. Ale ogólnie te starsze modele, tam powiedzmy jak był rok 2014-15, no to one, o czerwone, no to one były uważane za najładniejsze po prostu 125 na rynku, nie? Czy ja wiem, czy one ładne są? Ale ja mówię o tych starszych. No wiem, no trochę w zasadzie masz rację, nie? No to już kwestia gustu, ja tam mówię co się... Lecimy. Ja mówię co no. Też na podstawie opinii innych osób, nie? No tak. To zależy co komu się podoba, nie? Tak. Co tam, Aniu? Dobrze. No to się cieszę. Ale się nie odzywam, bo... No my za dużo nie pogadamy, jak coś będziesz chciała ważnego, to krzycz. Dobra. Okej, no. Tak jest wszystko git? Tak? Temperatura odpowiednia? Chyba nie bardzo, co? Nie jest źle. Lecisz! Nie, no dobra. Światła se włącz, kobito. Kurwa, gdzie ty jest? Ale ci tak jeszcze opowiem, że historia tego kupowania tego motoru, tej kawy, to też była taka niespodziewana. No możesz opowiedzieć. Planowo chciałem kupić jakiegoś turystyka. No. Bo ja tam lubię podróżować, więc myślałem, że turystyk będzie najlepszy. No i myślałem, nie wiem, Nadwer System 650, później Yamaha 700 Tracer. No i nie umiałem się za bardzo zdecydować, no ten Versys był najlepszy. Ale kolejne poleźliśmy do salonu oglądać te motorki. No i okej, była oferta Versysa, tej 650. No cena okej, wszystko super, nie? No. No i ten facet w salonie zaproponował, a weźcie sobie, zobaczcie nową Ninja. Jesteś młody, przyjrzyj się, nie? No. Od samego początku się zakochałem w niej, nie? Te oczy piękne, że cztery cylindry to też jest cudowne, nie? Tesla jedzie!
Ojej. Niech trochę posłucha. To jej by się przydało. No. Kurczę, szybkę mam upieprzoną muchami. Nie zadbałem, niestety. No, szybkie i motor trochę masz upieprzony. Kiedy go ostatnio byłeś? Słucham? Kiedy go ostatnio byłeś, motocykl? Byłem? Kurczę, nie wiem. W zeszłym sezonie. O kurde. Ale nie, no chyba jakoś w grudniu. No chyba w grudniu go byłem. Ostatnio była taka deszczowa pogoda i się upieprzył, nie? Niestety. No. A masz jak masz lewą nogę, to przy tak jakby pięcie na nodze masz takie czerwone, tak jakby wytarte coś. Tu? Obok buta. A tu? No. Nie wkładaj tam rąk, bo kurde. Nie no, chodzi o to, że się wytarła ta płytka. Tak bardzo szorowałem butem o tą płytkę, że się wytarła zwyczajnie, nie? Aha. Wymienić płytkę będzie jak nowa. Tak. Z drugiej strony chyba też mam coś podobnego, ale chyba po prostu zwyczajnie wytarte. No i ile masz przejechane tym, mówiłeś? 22 711. No to trochę jest. I co, nic się nie działo? Jak w ogóle tam technicznie tam coś? To znaczy tak, jedynym błędem tego motora jest taki, że kupiłem go używanego. Aha. Bo on był sprowadzany z Niemiec, miał tam bodajże 1500 przebiegu, coś takiego. No i facet, który mi go sprzedawał, twierdził, że wszystko jest super, fantastycznie, nie? A ja byłem początkowym motocyklistą, ja nic nie wiedziałem, co nie? No. Czy ten motor tak ma wyglądać, czy inaczej, wszystko się wydawało okej. Okay. Po czasie się zorientowałem, że kierownica była krzywo, tutaj tylny set po prostu też był uszkodzony. Wow. Też był uszkodzony, w sensie trochę zaryty. Tutaj obciążnik też był trochę obdarty. Generalnie motor miał szlifa, nie? Raczej no nawet nie szlifa, bardziej parkingówkę. Aha. Ale to nie było takie groźne. Jedyna też była rzecz, że hamulec był przedni niedokręcony. Po prostu na wsi jakieś, nie wiem gdzie to było, nawet nie pamiętam. Generalnie na wsi mi się przedni hamulec odkręcił, tylny musiałem hamować. Na szczęście, że to było 50 na godzinę czy coś takiego, nie? Aha. Dokręciłem, bo to tam dwie takie śrubki, nawet nie trzeba, z drugiej strony nie było tego nakrętki. Po prostu wystarczyło wkręcić, a na szczęście miałem z tyłu te narzędzia zapasowe, dokręciłem i tyle, nie? Ale tak zresztą, tak wszystko działa, nie? To też jest zadziwiające, myślałem, że będzie gorzej, nie? Ale wszystko działa, ani razu mi się nie zepsuł, nie zagotował się raczej, no zagotować się to też musiał mieć by szczęście, bo jeden cylinder chłodnicę ma, więc żeby się zagotował, to bym musiał mieć szczęście, ale tak poza tym to wszystko git było, jest. No to zajebiście, to fajnie, nic tylko brać, polecasz. Sprawdzajcie motory przed zakupem. I jeszcze jedna rzecz. Nie kupujcie sprowadzonych motocykli. O, ale jeszcze podstawowa rzecz, nie podpisujcie się. I to na 125, pomimo że to mała moc, nie podpisujcie się. Dopiero jak wyczujecie motor, to możecie coś popróbować, ale jeżeli się nie czujecie na siłach, to ostrożniej. No, na 125 też już można coś narobić. No tak, no niby mała moc, ale te 118 wyciśnie, nawet Chińczyki z 90 na godzinę, nie? No. A nawet jeżeli się jedzie przepisowo, 50 na godzinę, ale codzienna rutyna to też może zabić ten poczucie tego, że niestety się nie umie tego jeszcze tak jeździć, czy coś ten deseń. I się jedzie normalnie, ktoś wymusi pierwszeństwo, ładuje się ktoś w samochód i to trochę szkoda motocyklisty, nie? No dokładnie. Jeżeli chodzi o początkujących, to polecam serdecznie pojechać na pitbike'i. Byłem. Czy to się jeździ z 125, czy 50, czy to już większym motorem, to lepiej pojechać na pitbike'i, trochę potrenować, poćwiczyć. Pitbike to też jest mniejszy motor, więc można go łatwiej wyczuć, nie? I nie chodzi tutaj o same schodzenie na kolano, tylko samo wyczucie, jak motor się może zachowywać. Tak. Porównać swój motor
porównać swój model do takiego mniejszego, poczuć jak się skręca. No, byłem na pitbajkach, polecam. No i naprawdę zdałem sobie sprawę, jak jeszcze nad iloma rzeczami trzeba popracować, bo praktycznie tam była jakaś tam grupa iluś tam osób. Nie byłem, można powiedzieć, najgorszy, ale byłem raczej tak na samym końcu, jeżeli chodzi o umiejętności, patrząc na innych. Bo naprawdę niektórzy bardzo ładnie tam jeździli, a ja to tak średnio mi to szło. Ale no też tak, pierwszy raz. Ale byłem. Nie wiesz, ile kto inny jeździł, nie? Ktoś może jeździ zawodowo, no. Może ktoś częściej, nie wiem, parę razy w tygodniu, parę razy w miesiącu, więc nie ma też się co porównywać, bo też porównywanie się do innych to też nie zawsze jest dobre, nie? Bo się starasz dorównać komuś, kto ma doświadczenie, ty tego doświadczenia może i nie masz. I później może być problem, nie? Tak jest. Halo? 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 O, no teraz cię słychać. Ej, deszcz spada. Kropło mi. Dobra, to dzięki. Na razie. Na razie. Jak się jechało? Dobrze. No, popelała mnie. Zobacz. Kropi. No, pada. Spierdzielamy, bo pada. Siadaj. No i teraz spalanie 4-2. Jazda ze 125 jest bardzo oszczędna. Jak ci się... Teraz Aniu w sumie, bo ten... Nie było cię słychać, ale możesz teraz twoje odczucia i jak ci się w ogóle podoba Zetka? No ogólnie to podoba, ale trochę mały ten motocykl i no taki wąski. No nie wiem, może za bardzo wybrzydzam. No trochę wybrzydzasz. Może się przyzwyczaiłam do jakichś mocniejszych w ogóle. No ale na początek myślę, że spoko, ładny chyba, nowy nawet. No też mi się wydaje, że spoko, fajnie wygląda. Jest malutki, bo 125 są malutkie, no tu nie ma co, nie ma wiele co oczekiwać, nie? Należę do fanek tej marki, ale... Nie lubisz Kawasaki? Które są ładne, ale jakoś nie wiem czemu. A to on ma A1? A1, bo on gadał, że on prawko będzie robić dopiero jakoś teraz, w tym roku. A w przyszłym roku też bym mogła tym mieć, co on ma. Próbuję jazdy. No, no tak, to prawda.